Hejka, moi drodzy, witam się z wami w czwartym dniu vlogmasu i stan na teraz jest taki, że na zewnątrz jest tak brzydka pogoda, że mimo tego, że jest środek dnia, musimy świecić światło. Ja wiem, że prawdopodobnie dla was w Polsce to nie jest nic dziwnego z tego powodu, że teraz jest zima i światło prawdopodobnie świecicie od 13, ale u nas normalnie tak nie jest. No, a dzisiaj pada deszcz i wygląda to bardzo dołująco. W ogóle to za nami ciężka noc, bo dzieci zasnęły chyba około 10, czyli około 11 obudziła się Marysia z Jasiem. Właściwie najpierw Marysia, a później Jaś. I nie spali chyba do 3, więc po 3 chwilę, bo jak zasnęli. Więc ja się miałam zabrać za montowanie vloga, ale o 3 byłam średnio w stanie. Dlatego też następny vlog, no wszedł dzisiaj dość późno. No i teraz tak się czuję bardzo średnio, ale no trzeba się jakoś ogarnąć. I chcę zrobić tosty. Na takie bardzo, bardzo, bardzo późne śniadanie. Nawet obiad bym powiedziała. Więc robię. Widziałam ostatnio u Kretki na vlogu, że robiła takie tosty właśnie z brioszki, tylko nie pamiętam dokładnie, co ona tam dawała. Na pewno dawała śmietanę, taką słodką do ubicia, no i na pewno brioszkę. I wydaje mi się, że skoro to tosty, to też jajka, ale nie jestem pewna. Próbowałam się znaleźć ten przepis. Ale to był chyba vlog z zeszłego roku, który ostatnio gdzieś tam wpadł mi w ręce, no i nie znalazłam. Więc będę trochę zainspirowana nią, próbowała sama. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam też takiego normalnego masła, tylko mam takie z olejem do smarowania. Bo to normalne się skończyło. Wiem, że ono nie jest idealne, no ale zobaczymy, czy to będzie działało. Co prawda za chwilę się okaże, że o przepisu nie pamiętam, masło mam inne i w ogóle w sumie to wiem, że tylko za chleb i śmietana. Więc może się okazać, że to jest zupełnie inny przepis, no ale zobaczymy. Zrobiłam takiego tosta, jakiego jeszcze nigdy nie robiłam i chciałam, żebyś spróbował. Możesz powiedzieć, co sądzisz? Tak. Dobra, to próbuj. Uważaj, czy nie ciepły. Nie jest ciepły. No to super. Jak?
Dobrze, bardzo. No to długo mnie trzymałeś w niepewności. Smakuje ci? Tak? Bardzo. No to zjedz sobie. Uwaga, uwaga, mam następnego spontanicznego testera. Hania wzięła nawet spalonego. I co, dobre? Nie, spalone, bardzo dobre. Tak? To dobrze. Czyli morał z tego taki, że nie wiem, czy to takie jak robiła kredka, ale ogólnie efekt jest zadowalający. Bierzesz sobie? To w sumie warte są talerze. Patrzcie, jaka jest dzisiaj piękna zimowa aura. A niby na pustyni mieszkamy. A doczekaliśmy się deszczu w środku zimy. No i ten cały deszcz pokrzyżował nam plany. Bo plany na dzisiaj były takie, żeby pojechać wykąpać psa, no ale na razie to pies się tylko dobrudził. A oprócz tego jeszcze pies roztargał swoje posłanie na polu i całą takie wypełnienie tego posłania, jak jest w pluszakach, no rozwalił tutaj na naszym patio. W związku z tym teraz fajnie deszcz zaleje, będzie się je fantastycznie sprzątać. Miałam je sprzątać dzisiaj. No ale może dam sobie spokój w takiej sytuacji. U nas się taka piękna zimowa aura za oknem. Zaraz wam pokażę, że ten koleżka przyszedł z pola i wygląda tak. Siadaj, Zigi. Siadaj. Wytrzymy łapy, co? Bo już narobił śladów na płytkach. I dzisiaj zaczynamy od kalendarza czekoladowego. Jeremiś z Marysią otwierają cztery. Nie wiem, co to jest. Dalej nie wiem, co to jest. Nie wiem. Pokaż, Marysia. Nie wiem. Pokaż. 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 Teraz pora na kalendarz pieskowy. Otwieramy cztery. Ale dużo ich jest, dużo więcej niż bo są chyba mniejsze, prawda? No. Tym razem to są takie malutkie gwiazdki. Trochę jak karma. Teraz sprawdzimy, czy będą mu smakować. Sprawdzamy. A myślę, że Zigiemu to nic nie przeszkadza. Okej. Okay. Teraz pora na kalendarz. Próbujesz coś, ale nie wiesz pierwsze? Uwaga. Wyszukajcie. Wyszukajcie? Mhm. Wyszukajcie w Google, jak powiedzieć wesołych świąt w co najmniej 5 obcych języków. Językach. Spróbujcie się ich nauczyć. No, próbujemy. Jaki język? No, dawaj. Gwiezdny świąt. Myślę, ten tablet. Świeżny szflont. Jeszcze raz puść. Dancing pająk. Tak, pewnie. Dancing pająk. No to czekaj, to podsumowanie. Jakie już umiemy, Jeremy, jakie pamiętasz? Świąteczny pająk. To jest po chińsku, tak? A jak jest wesołych świąt po jakim jeszcze było? Po rosyjsku.
Pamiętasz pajek było po rosyjsku? Nie, ale wiem, że ten był świąteczny pająk. No, no, tak, coś tak, koło tego. Śpiaszny smok. Czy to pomaga? No, jak ktoś umie cyrylicę, to pomaga. No, Jeremi, słuchaj, będziesz powtarzał. Straszny straszny smoń. No, blisko. Serce smoń. Próbujemy po węgiersku. Lusia, załącz głośnik. Bo vlog koraczonit. No mało to po węgiersku było, ale liczą się chęci. Dzieci wreszcie zasnęły, a mnie się dziś zamarzyło zamiast przy biurku posiedzieć dziś z laptopem tu przy choince. Tak to klimatycznie wygląda, że nie mogę się oprzeć. Tylko plan jest taki, żeby zrobić sobie herbatkę. Więc idę robić herbatkę i póki jest cisza, śpią jak zasnęły, poobrabiam vlogmasa tutaj przy choince. Będzie tak świątecznie. Jeśli chodzi o herbatę, to trzeba przyznać, że w Arizonie pije się naprawdę rzadko. Amerykanie w ogóle rzadko piją herbatę. A jeśli piją, to taką zimną. Trochę jakby ją zaparzyć, a później odstawić na 2 dni. Taką zimną, dawno zrobioną. Niedobra. Ale mnie się wymarzyło dzisiaj taką zimową. A z racji tego, że rozmawiałam z moją bratową, już nie, jestem szwagierką, to ona jest bratową, z żoną mojego brata, o takich herbatkach i mówiła, że ma super przepis, taki sposób, jak ją robi, to poprosiłam ją o instrukcję. Woda się zagotowała, także uwaga moi drodzy, to jest wiekopomna chwila, ujawniam swoją prywatną korespondencję. Obawiam się, że jestem zbyt mało popularna, żeby to robiło jakieś wrażenie, ale jednak, czujcie się zaszczyceni. Dzbanek z IKEA. Mamy. Herbata zwykły Lipton. Też mamy. Ostatnio nasze dzieci miały taką fazę, Jasiu z Marysią, nie wszystkie, że chodziły i tak się biły herbatami. Ale jeszcze parę nam zostało, nieużywanych, więc mamy. Goździki, kawałek anyżu to nie lubię. Trochę soku malinowego. Mamy taki sok malinowy amerykańskich rozmiarów. Miód lub cukier to mamy. Zwykły z Biedronki, wystarczy. Nie mamy Biedronki, mamy chyba taki bardziej z pszczół, ale też będzie ok. Pół cytryny i pomarańczy. I teraz ważna uwaga. Jak ma wyglądać to wkrojone, a jak Mikołaj ma wyzywać to wciśnięte koniecznie bez pestek. To u mnie Mikołaja nie będzie, więc może wyglądać. I trochę imbiru. No i tyle. W takim razie robimy. Swoją drogą,
Wiecie, że zauważyłam, że herbata w Lipton w Stanach jest dużo słabsza niż w Polsce. Pamiętam, że w Polsce dało się z jednej torebki zaparzyć taki no, porządny kubek herbaty, nawet jak ktoś pije słabą, czyli my, to nawet byliśmy w stanie zaparzyć dzbanek. A tutaj widzę, że ta herbata to tak ledwo ogarnia ten dzbanek. Pewnie musiałabym dołożyć jeszcze z dwie torebki. No ale zobaczymy. Patrycja, moja bratowa, napisała mi, że w zależności od tego, czy herbata ma wyglądać, czy pije ją Mikołaj, czyli mój brat, to wkraja pomarańcze albo je wciska. Z racji tego, że u mnie niestety Mikołaja dzisiaj nie będzie, nad czym ubolewam, zdecydowanie wybieram opcję wyglądania. Drodzy, siedzę tu i składam, a później już lecę spać, także myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć tego vloga. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. I do zobaczenia jutro. Pa!